Więc dzisiaj witam Państwa na wykładzie z podstaw bankowości. Bankowość zawsze zajmowała centralne miejsce, jeśli chodzi o szkoły austriackie, to stąd dopatrywano się źródeł m.in. powstawania cykli koniunkturalnych. Dlatego jest to dosyć istotny temat. I zaczniemy sobie od tego, skąd w zasadzie wzięła się bankowość, jak to historycznie powstawało. Ponieważ banki nie zawsze funkcjonowały tak jak obecnie, łącząc obie funkcje, to znaczy domu składowego i pośrednika kredytowego. Początkowo były one rozłączne. W ramach, jako dom składowy na początku w zasadzie funkcjonowali złotnicy, ponieważ wcześniej pieniądz był oparty na kruszcu, w związku z czym deponowano pewne kwoty pieniędzy, chcąc po prostu ochronić je przed kradzieżą, czy zapewnić ich łatwe przechowywanie. Drugą funkcją było pośrednictwo kredytowe, które miało za zadanie połączyć osoby dysponujące wolnymi środkami pieniężnymi z osobami chcącymi zaciągnąć pożyczkę. Przede wszystkim rozwój bankowości w takiej formie jak obecnie jest przykładem korzyści związanych z podziałem pracy, związanych z większą specjalizacją, w związku z czym tutaj mamy do czynienia z prawem przewagi komparatywnej Ricarda, ponieważ jest to wyspecjalizowana gałąź różniąca się od innych przedsiębiorstw tym, że przede wszystkim tym produktem obrotu jest pieniądz. I omawiając na początku funkcję domu składowego. Więc tak jak wspomniałam, deponowano złoto, najczęściej początkowo u złotników, potem wykształciły się właśnie banki działające podobnie jak obecnie. Z tym, że w przypadku, gdy pieniądzem obowiązującym był kruszec, w zamian za złożony depozyt emitowano po prostu taki kwit depozytowy, czy jak to się właśnie nazywa IOU, czyli że po prostu potwierdzano banknotem własność pewnych jednostek złota złożonych w depozycie. Funkcja ta powstała głównie wraz z rozwojem handlu, jako że to przede wszystkim kupcom zależało na tym, żeby można było duże sumy pieniędzy łatwo przenosić na znaczne odległości, żeby nie trzeba było płacić za ich ochronę, tę funkcję przejmował w tym wypadku bank. W tym wypadku w zasadzie utrzymując 100% rezerwę, składane depozyty byłyby tak naprawdę płatne, ponieważ bank wykonywał tę usługę przechowywania. I początkowo emitowane banknoty miały pełne pokrycie w kruszcu, jednak z czasem właśnie złotnicy czy banki zauważali, że przechowując tę rezerwę, jedynie żądania wypłaty są tak naprawdę niewielkim odsetkiem zdeponowanych pieniędzy. W związku z czym powiedzmy, że jeśli każdego dnia zgłasza się może około 10% klientów żądających wypłaty, to czemu po prostu coś nie zrobić z tym 90% leżącym odłogiem? I wpadli na to, że może po prostu warto je dalej pożyczać na procent i w związku z tym zapewnić sobie dodatkowe źródło zarobku. W związku z tym banknoty przede wszystkim ewoluowały w przypadku bardzo zaufanych banków, znaczy takich, co do których była pewność, czy są one wypłacalne, były wykupywane bez żadnego dyskonta. W innym przypadku, kiedy były wątpliwości na przykład co do tego, jak solidny jest bank, czy na przykład były wątpliwości co do tego, ile rezerw on tak naprawdę utrzymuje, wtedy te banknoty wykopywano w gospodarce z pewnym dyskontem, znaczy chciano po prostu nadać wartość jednostek pieniężnych tej niepewności, czy na pewno bank zdoła sprostać wszystkim wypłatom. Drugą funkcją, z której w zasadzie powstały banki, to jest pośrednictwo kredytowe. I tutaj bank przeniósł na siebie tak naprawdę całe koszty administracyjne dotyczące dopasowania kredytodawców, czy pożyczkodawców i pożyczkobiorców. Dzięki temu możliwe właśnie było skrócenie czasu transakcji, dopasowanie terminów zapadalności, ponieważ gdybyśmy na przykład chcieli wziąć kredyt bez pośrednictwa banku, byłoby to bardzo czasochłonne, ponieważ musielibyśmy znaleźć osobę, która chce nam użyczyć dane pieniądze na taki sam termin. Jeszcze musielibyśmy porównać oferty, w związku z tym musielibyśmy znaleźć kilka takich ofert,
W związku z tym bank ułatwia po prostu przede wszystkim to kojarzenie ludzi i zmniejsza też także te pozafinansowe koszty uzyskania kredytu, bo w zasadzie osoby zgłaszają się do jednego banku i już on dokonuje wszelkiego kojarzenia kredytodawców i kredytobiorców. I bank pełnił jeszcze w tym wypadku jeszcze jedną istotną funkcję, mianowicie bez pośrednictwa banku tak naprawdę pożyczkodawca ponosi całe ryzyko związane z udzieleniem kredytu. W związku z czym musi on też ponieść dodatkowe koszty prześwietlenia danego klienta. Jeśli okaże się on niewypłacalny, to on poniesie cały ten koszt. Jednak poprzez uczestnictwo pośrednika, pośrednik bierze na siebie ryzyko niewypłacalności. W związku z tym pożyczkodawca może być pewny, że jego pieniądze będą zwrócone. I bank w tym wypadku zarabiał głównie na różnicy oprocentowania, czyli spreadzie, mianowicie na różnicy pomiędzy oprocentowaniem wypłacanym deponującym, a oprocentowaniem udzielanych pożyczek. Obecnie to działa trochę inaczej, co związane jest z możliwością kreacji pieniądza, do czego za chwilę dojdziemy. Więc teraz będą bardzo uproszczone bilanse banku, żeby pokazać kreację pieniądza. Jeśli ktoś nie miał jakichś podstaw rachunkowości, pasywa to są zawsze źródła finansowania banku. Aktywa to jest jego majątek, czyli w zasadzie to, na czym opiera swoją dochodowość. I w przypadku banku pożyczkowego działającego w roli pośrednika mamy depozyt jest tak naprawdę pożyczką udzieloną bankowi, ponieważ deponując pieniądze, my przy zachowaniu zasady, że jest tylko pośrednictwo finansowe, niejako pożyczamy te pieniądze banku i zrzekamy się prawa do ich dysponowania, co jest tutaj istotne. W związku z tym nie możemy ich wypłacić na żądanie, nie możemy bez przynajmniej kar umownych żądać ich zwrotu. I w przypadku aktywów złożony depozyt, ponieważ aktywa pasywa zawsze muszą być równe, do 1000 uncji będzie widniało, ponieważ zakładamy tutaj, że pieniądze są złote monety i bankowe, to 1000 uncji będzie widniało po stronie aktywów jako udzielone pożyczki dalej w gospodarce. W przypadku banku operującego z 100% rezerwą, mamy tutaj depozyty na żądanie, ponieważ w dowolnej chwili może przyjść klient żądający wypłaty tych pieniędzy i 1000 uncji gotówki, która jest właśnie rezerwą banku, nie przynosi dodatkowego dochodu, nie przynosi oprocentowania. W związku z czym w przypadku 100% rezerwy, to znaczy gdyby bank nie mógł udzielać pożyczek zdeponowanych na żądanie kwot, to w tym wypadku najprawdopodobniej tutaj doszłoby po stronie pasywów jeszcze żądania dodatkowej opłaty. Więc żeby jeszcze podkreślić te różnice pomiędzy tym dobrem składowym a pośrednikiem, mamy różnicę pomiędzy depozytem a pożyczką. Jest to oczywiście różnica z perspektywy osoby deponującej pieniądze, w związku z tym albo pożyczkodawcy, albo osoby składającej depozyt. W przypadku złożenia prostego depozytu a vista rząd płatnego na żądanie mamy brak wymiany dóbr teraźniejszych na przyszłe, ponieważ w każdej chwili możemy wypłacić pieniądze. W przypadku pożyczki następuje wymiana dóbr teraźniejszych na przyszłe, czyli zrzekamy się konsumpcji teraz w zamian za konsumpcję dokonaną w przyszłości. W przypadku depozytu mamy pełny i stały dostęp do dobra, dlatego depozyty na żądanie uważa się za doskonały substytut gotówki, ponieważ wliczane są do podstawowych agregatów pieniężnych, ponieważ w zasadzie uważane są również za podstawowy pieniądz. W przypadku pożyczki następuje czasowe przekazanie dóbr pożyczkobiorcy ze względu na to zrzeczenie się operowania nimi w teraźniejszości. W przypadku depozytu brak odsetek. Następuje wręcz sytuacja przeciwna w przypadku 100% rezerwy. Bank żąda od nas dodatek w zamian za dokonywaną obsługę i w zamian za ochronę zgromadzonych środków. W przypadku pożyczki to zostają płacone odsetki. I teraz, żeby bardziej zrozumieć
na czym w zasadzie polega debata pomiędzy 100% rezerwą a tak zwaną wolną bankowością, która zakłada, że w zasadzie proces konkurencji regulowałby stopień rezerwy w bankach. Trzeba rozróżnić dwie definicje, w zasadzie bardziej prawnicze. Depozyt prawidłowy i depozyt nieprawidłowy. Depozytem prawidłowym jest wszystko oznaczone co do tożsamości, więc na przykład idąc do szatni, dając płaszcz szatniarzowi, w przypadku zgłoszenia się do niego później żądamy wydania tej samej rzeczy, a nie tylko takiej samej. Nie interesuje nas, czy na przykład płaszcz jest tego samego modelu, ale musi być to dokładnie nasz zdeponowany płaszcz. W przypadku depozytu nieprawidłowego, który dotyczy rzeczy oznaczonych co do gatunku, depozytariusz nie ma za zadanie wydać takich samych rzeczy, tylko tych samych. To znaczy na przykład w przypadku zdeponowania w silosie z pszenicy nie oczekujemy, że potem zostaną nam wydane dokładnie te same ziarenka, które zdeponowaliśmy, tylko oczekujemy, że będą takie same co do ilości i gatunku. I tak też postrzega się właśnie deponowane pieniądze, ponieważ nie interesuje nas, czy dostaniemy w przeszłości na przykład te same jednostki kruszcu, czy na przykład te same banknoty. Interesuje nas tylko, żeby miały taką samą wartość, były takie same jakościowo. I ze względu na tę charakterystykę mianowicie pieniędzy bycia depozytem nieprawidłowym, może się wydawać, że bank staje się właścicielem zdeponowanych rzeczy, skoro tak naprawdę nie ma on obowiązku tego utrzymania, on ma tak naprawdę sprostać żądaniu wypłaty w dowolnym momencie określonych jednostek i musi oddać deponentowi przede wszystkim ekwiwalent. Jednak zwolennicy 100% rezerwy wskazują właśnie na to, że bank nie ma prawa dysponować tymi środkami. W tym czasie powinien cały czas utrzymywać ich pełną ilość. I teraz wyobraźmy sobie, że mamy bank Mahaja stosujący 10% rezerwę cząstkową. Więc przychodzi deponent i składa depozyt na żądanie w wysokości 1000 uncji po stronie pasywów, czyli źródeł finansowania, po stronie aktywów, czyli majątku. Widnieje to jako 1000 uncji gotówki. W tym momencie jeszcze nic się nie dzieje, nie ma żadnej kreacji pieniądza, złożony jest depozyt i utrzymywana jest pełna rezerwa gotówki. Jednak bank Mahaja zdecydował się udzielić kredytu, mianowicie wykreował dodatkowe 900 uncji. Jako że funkcjonuje przy zachowaniu 10% rezerwy dla prostoty kalkulacji, tak naprawdę zawsze musi mieć w odwodzie 100 uncji jako zabezpieczenie wykreowanych pieniędzy, a może swobodnie wykreować dodatkowe 900 uncji, które jest widoczne jako udzielone pożyczki. Po stronie pasywów widzimy depozyty na żądanie pierwotne, czyli to pierwotnie zdeponowane 1000 uncji i wykreowane, ponieważ udzielając kredytu, pierwotnie te środki są zgromadzone właśnie na rachunku banku kreującego i tutaj mamy 900 uncji i widzimy, że wzrosła nam suma pieniądza w obiegu do 1900 uncji. I co się dzieje dalej? Wyobraźmy sobie, że osoby, którym bank Mahaja udzieli pożyczek, wystawiają czeki klientom banku Benedyka z kolei. I wyobraźmy sobie, no, że klient, któremu udzielona została pożyczka, jest tak naprawdę klientem banku Benedyka, w związku z czym chce zdeponować te 900 uncji na rachunku banku Benedyka. W związku z tym je tam składa i później bank Mahaja i bank Benedyka stwierdzają, że znają się dobrze, ale nie aż tak dobrze, że lepiej dokonać tego transferu rzeczywiście tych pierwotnie zgromadzonych uncji gotówki. W związku z tym bank Mahaja musi przetransferować to 900 uncji. W związku z tym teraz widzimy, że zostało 100 uncji gotówki jako zabezpieczenie. 900 uncji pod postacią gotówki zostanie przekazane bankowi Benedyka. I widzimy, że wtedy też depozyty na żądanie wtórne zmniejszą się, dlatego że te środki po prostu będą widoczne na innym rachunku bankowym. Depozyty pierwotne zostają bez zmian. I do banku Benedyka trafia 900 uncji. Bank Benedyka stwierdzi, że nie będzie gorszy, również chce utrzymywać 10% rezerwę i dalej kreować pieniądz. W związku z tym musi utrzymać 10% uncji gotówki od 900, czyli 90 uncji gotówki musi stale być u niego na rachunku dostępne na żądanie. 810 uncji może wykreować i udziela dalszych pożyczek. I widzimy analogiczną sytuację jak wcześniej.
Tylko że w drugim banku depozyty na żądanie pierwotne 900 uncji pierwotnie zdeponowane i wtórne 810 uncji i ponownie rośnie tutaj nam suma pieniądza w obiegu, tym razem 1710 uncji. I ponownie idziemy jeszcze krok dalej, czyli osoby, którym Bank Benedyka udzielił pożyczek, wystawiają czeki klientom Banku Jasińskiego i Bank Jasińskiego stwierdził, że nie ma co się opierać na zaufaniu, lepiej zażądać wypłaty uncji gotówki jako zabezpieczenie własnych rezerw. W związku z tym zgłasza się po to 810 uncji, więc w Banku Benedyka zostanie 90 uncji, 810 uncji zostanie przekazane dalej. I tutaj widać, że właśnie depozyt wtórny zostanie przeniesiony do innego banku, depozyt pierwotny pozostaje bez zmian. I ten proces może się ciągnąć bardzo długo. Tutaj widać, za każdym razem mamy początkowe 1000 uncji depozytu, rezerwa 10%, reszta idzie na pożyczki i za każdym razem dokonujemy takiego kroku. Wiadomo, im dalej, tym może być coraz gorzej z wiarygodnością. Pytanie jest, jak daleko ten proces może postępować, jak wiele możemy wykreować z tych 1000 uncji zgromadzonych na samym początku na rachunku bankowym. Więc istnieje coś takiego jak mnożnik kreacji pieniądza. Tutaj ciąg geometryczny, raczej każdy z miał, to nie są skomplikowane rachunki. Zdolność, maksymalna zdolność do kreacji pieniądza, to jest tak naprawdę początkowo zdeponowana rezerwa razy 1 przez R, czyli stopa rezerw obowiązkowych. W związku z tym w przypadku naszych 10 tysięcy uncji możliwe jest wykreowanie 10 razy większej rezerwy, czyli 10-krotne zwiększenie podaży pieniądza do 100 tysięcy uncji. Oczywiście są tego pewne ograniczenia i jest to skrajny, w zasadzie dosyć nierealistyczny przypadek. Za chwilkę właśnie powiem o dalszych ograniczeniach z tym związanych. Dobrze. Założyliśmy, przypominam, że jedyne rezerwy pieniądza to monety i depozyty. Banki co prawda mogą też na podobnej zasadzie kreować też banknoty. Jakie są skutki w zasadzie takiej kreacji pieniądza w systemie bankowym, poza po prostu prostym faktem, że może to być właśnie inflacyjne. Depozyty kreowane są w formie pożyczek. Skutkiem tego jest właśnie obniżenie stopy procentowej, co jest właśnie źródłem cyklu koniunkturalnego, ponieważ ze względu na sztuczne obniżenie stopy procentowej dochodzi do błędnych inwestycji w gospodarce. Przede wszystkim inwestowane są w projekty długookresowe i często w początkowej fazie depresji też spada zaufanie do systemu bankowego i zmniejsza się chęć brania pożyczek i w konsekwencji następuje ponadproporcjonalne niż gdyby bez tej kreacji spadek podaży pieniądza. I w ramach ciekawostki było coś, w Wielkiej Brytanii ustanowiono bankową ustawę Peela z 1844 roku, która zakazywała emisji nowych banknotów poza Bankiem Anglii i nakazała utrzymywanie 100% rezerwy dla banknotów. Jednak system bankowy mógł bez przeszkód kreować depozyty i pożyczki, więc było to wystarczające do tego, żeby ich wolumen wzrósł aż 5-krotnie. I co było też skutkiem paniki z 1847 roku. Dobrze, więc dlaczego w zasadzie ten mnożnik kreacji pieniądza jest mniejszy? I w obecnych systemach bankowości centralnej banki komercyjne nie są już ograniczone podażą rezerw złota, lecz podażą rezerw pieniędzy dokredytowym. W związku z tym tak naprawdę też to utrzymywanie tych rezerw stało się pewnego rodzaju fikcją, ponieważ w momencie braku płynności bank może się zgłosić do banku centralnego o wypłatę brakujących rezerw. Dodatkowo jeszcze inną kwestią jest to, że mamy dostosowanie oczekiwań aktorów rynkowych, mianowicie wraz ze zmianą podaży pieniądza
osoby funkcjonujące na rynku w zasadzie biorą pewne dyskonto na to, że możemy założyć, że ta podaż pieniądza będzie się zmieniać w podobnym stopniu w przyszłości, w związku z tym będą to dyskontować na chwilę obecną. Więc jeśli chcemy zachować dalszą efektywność tej kreacji, musimy ją coraz bardziej zwiększać, żeby aktorzy rynkowi byli po prostu zaskoczeni i nie zdyskontowali tego wcześniej. W standardzie złota system bankowy był ograniczony podażą rezerw złota i możliwością wystąpienia paniki i ranu. Właśnie ze względu na to, że wiedziano o tym, że banki nie utrzymują tak naprawdę tej 100% rezerwy, tylko emitują banknoty ponad potrzeby. I gdy na przykład konkurent rozpuścił pogłoskę, że dany bank nadmiernie w zasadzie kredytuje, nie utrzymuje wystarczającego poziomu rezerw, taka pogłoska wystarczyła do tego, żeby wywołać panikę i żeby po prostu ustawiały się kolejki pod okienkiem bankowym, żądając wypłaty. I o ile wcześniej na przykład bank nie miał problemu z funkcjonowaniem, tak w tym momencie pogłoska stawała się prawdą przez to, że zostały zgłoszone nadmiarowe żądania wypłaty. Co ciekawe, obecnie nawet mimo tych wszystkich obwarowań, mimo gwarancji depozytów, które mam obecnie i mimo dodatkowego funkcjonowania banku centralnego, to i tak takie mniejsze paniki się zdarzają. Na przykład bodajże rok temu była pogłoska o upadłości jednego z banków spółdzielczych w Polsce i oczywiście też przed bankiem ustawiały się kolejki, mimo że teoretycznie deponenci mogli być pewni, że środków tam zaponowanych nie stracą. W obecnym systemie ograniczeniem dla banku centralnego i systemu bankowego jest widmo hiperinflacji i upadku waluty. Jednak jest jeszcze kilka innych ograniczeń. Mianowicie, dlaczego ekspansja kredytowa jest mniejsza? W przeszłości było to zagrożenie utratą rezerw, czyli na przykład niemożność sprostania wszystkim wypłatom, czy na przykład groźba, że będzie trzeba wytransferować rezerwy do innego banku. Było zagrożenie ranem na bank, czyli paniką bankową, o czym też już wspominałam. Było też zagrożenie na przykład utratą płynności, mianowicie funkcjonując tak jak teraz, to znaczy bank tak naprawdę teraz kredytuje bazując na rachunkach na żądanie, musi też brać pod uwagę pewne dopasowanie terminów, mianowicie raczej ciężko by było funkcjonować, opierając się na depozytach na żądanie i finansując z nich same kredyty hipoteczne udzielone na 20-30 lat. Dodatkowym ograniczeniem jest też popyt na kredyt zgłaszany przez podmioty gospodarcze, ponieważ co z tego, że na przykład nawet bank chce udzielić kredytu, ma na to wystarczające środki, ale nie ma dostatecznego popytu, nie ma dostatecznie wielu kredytobiorców zgłaszających się. W związku z tym w tym wypadku rezerwy dalej pozostaną na rachunku. Dodatkowym ograniczeniem jest też ich zdolność kredytowa, mianowicie w przypadku, gdy mamy do wyboru udzielić bardzo ryzykownego kredytu, jest lepiej po prostu zachować te środki na rachunku, niż ryzykować ich stratą. Ograniczeniem jest też niestabilność systemu finansowego, ponieważ szczególnie w okresach kryzysu banki raczej mobilizują dodatkowe rezerwy, starają się je uzupełnić, a nie udzielają kredytu, w związku z tym mamy do czynienia teraz też z pewną niespójnością w sumie w polityce makroekonomicznej, ponieważ z jednej strony w czasie kryzysu mamy przedsięwzięte takie środki jak obniżanie stóp procentowych, masowe skupy zakupu aktywów, a z drugiej strony coraz to większe nakładamy ograniczenia kapitałowe. W przypadku kryzysu banki skupiają się przede wszystkim na pierwszej kolejności spełnieniu tych ograniczeń, a nie udzielaniu dalszego kredytowania, w związku z czym takie akcje kończą się najczęściej głównie poprawą bilansów instytucji finansowych kosztem podatników i pozostałych osób. I dodatkową przyczyną, dlaczego ekspansja kredytowa jest mniejsza od tej skrajnej wartości, są regulacje finansowe. Bankowość jest teraz jedną z najbardziej regulowanych dziedzin. Nawet zwykłe banki spółdzielcze muszą dostarczać co miesiąc w zasadzie około 30 stron sprawozdania. Utrzymywane są różne rezerwy na funkcjonowanie, utrzymywany jest bezpośredni nadzór bankowości centralnej, również instytucji międzynarodowych, muszą przechodzić szereg stres testów. To wszystko podwyższa przede wszystkim koszty funkcjonowania banków w obecnym systemie.
Tutaj jako ciekawostka przykład jeszcze od banknotu z XIX wieku, kiedy jeszcze w zasadzie pieniądz był oparty na kruszcu. Tutaj raczej słabo widać, ale jest oznaczenie, że banknot jest płatny na żądanie na okaziciela, ponieważ było tak naprawdę potwierdzenie złożenia kruszcu. I jest na 5 dolarów, ponieważ kiedyś wszystkie waluty w zasadzie były raczej jednostkami wagowymi i nie oznaczały tak pustego nominału, tak jak teraz, tylko po prostu były wyrażeniem na przykład określonej ilości złota wyrażonej w kruszcu. W szkole austriackiej możemy rozróżnić dwa główne nurty zwolenników rezerwy stuprocentowej i wolnej bankowości, która zakłada, że banki mogą funkcjonować na zasadzie rezerwy cząstkowej. Zwolennicy wolnej bankowości przede wszystkim uważają, że jest rezerwą cząstkową. Byłby w stanie reagować na zmiany popytu, byłby w stanie zapobiec pewnym sztywnościom nominalnym w gospodarce i mógłby po prostu odpowiadać bezpośrednio na popyt, kiedy popyt na saldo gotówkowe rośnie i maleje. Jednak tutaj przede wszystkim zwolennicy stuprocentowej rezerwy podnoszą, że ta reakcja nie byłaby dostatecznie szybka. Dodatkowo w systemie wolnej bankowości jest też taki problem, że w przypadku, gdy jeden bank na przykład decyduje się udzielić pożyczek znacząco ponad rezerwy, ryzykując już niewypłacalność, wtedy istnieje na przykład groźba odpływu klientów z bardziej konserwatywnie zachowujących się banków do tego banku. W związku z czym mógłby istnieć bodziec do tego, żeby system bankowy jako całość był coraz bardziej wykorzystywał właśnie ekspansję kredytową, utrzymując coraz mniej rezerw, bo po prostu groziłoby to utratą klientów, co mogłoby się przyczyniać do niestabilności na rynku. No i problem właśnie pojawia się też między innymi w przypadku wypłaty pieniądza bazowego systemu bankowego, czyli to wszystko, o czym powiedzieliśmy wcześniej. I tutaj też właśnie wolennicy stuprocentowej rezerwy mówią, że raczej nie ma takiej możliwości, żeby banki były to w stanie regulować na czas, w związku z tym zawsze istniałoby ryzyko, że system okaże się niestabilny i co więcej, groziłby niestabilnością nie tylko pojedynczego banku, ale też całego systemu. Obecnie, żeby tak się nie stało, jako że funkcjonujemy permanentnie w systemie rezerwy cząstkowej, istnieje właśnie szereg interwencji, właśnie został ustanowiony bank centralny, zostały ustanowione dodatkowe obwarowania. Między innymi właśnie też w przypadku zagrożenia upadłością bank może na pewno liczyć na to, że zostanie dokonany bailout, czy zostanie w ten sposób jakiś bank uratowany. I podsumowując w zasadzie, jakie mamy skutki systemu wolnej bankowości oraz bankowości przy stuprocentowej rezerwie. W przypadku wolnej bankowości mamy zwiększenie podaży pieniądza. W przypadku bankowości stuprocentowej nie ma zmian podaży pieniądza, ponieważ osoby deponując zrzekają się prawa do dysponowania środkami pieniężnymi, w związku z czym nie ma przyrostu pieniądza w obiegu. W przypadku wolnej bankowości obserwujemy zwiększenie podaży pieniądza z tego względu, że wciąż zachowując obowiązek wypłaty na żądanie, pieniądze są tak naprawdę dalej przekazywane, dalej kredytowane. W przypadku wolnej bankowości rezerwy cząstkowej jest obniżenie stopy procentowej, zwiększa się podaż pieniądza, obniża się stopa procentowa, zmniejszają się koszty kredytu. W przypadku bankowości przy stuprocentowej rezerwie jest brak wpływu na stopę procentową. I kredyty są finansowane za pomocą depozytów terminowych, czyli tak jak w przypadku pierwotnej funkcji pośrednictwa finansowego, bank zarabia na spreadzie. W przypadku wolnej bankowości tutaj mam kredyt finansowany za pomocą depozytów o dowolnej zapadalności i w zasadzie już pozostałe czynniki decydują o tym, jak tą zapadalność dopasować. W przypadku wolnej bankowości mamy brak opłaty za przechowywanie środków pieniężnych na żądanie z tego względu, że te środki są wykorzystywane na dalsze kredytowanie. W przypadku stuprocentowej rezerwy, jako że byłaby to w zasadzie zwykła usługa przechowywania, można by oczekiwać, że banki zaczną pobierać opłaty za przechowywane depozyty na żądanie. W przypadku depozytów terminowych można by oczekiwać,
z drugiej strony wyższego na przykład oprocentowania tych depozytów, jako że pewnie byłyby obwarowane solidnymi regulacjami dotyczących wypłaty. Przy 100% rezerwie mamy dużo niższe ryzyko utraty płynności przez bank, ponieważ byłby on w stanie sprostać każdym żądaniom wypłaty. Byłby on w stanie sprostać żądaniom wypłaty. W przypadku wolnej bankowości istnieje ryzyko utraty płynności z tego względu, że mamy właśnie do czynienia z panikami bankowymi i zawsze istnieje możliwość po prostu wypłaty nadmiarowych depozytów. Dodatkowo warto może tutaj zwrócić uwagę, że jeśli zakładamy, że funkcjonujemy w ramach wolnej bankowości, a nie 100% rezerwy, to trzeba zwrócić uwagę na miejsce, w którym kreowany jest dodatkowy pieniądz, mianowicie sektor bankowy i brak neutralności pieniądza z tym związanych, mianowicie wywołując impuls inflacyjny i kreując pieniądze w systemu bankowym. Impuls inflacyjny wychodzi od pierwszych właśnie, od systemu bankowego, od jego pierwszych kredytobiorców, którzy i dalej pieniądz rozchodzi się w gospodarce. W związku z tym właśnie, o czym mówi efekt Cantillona, pierwszymi beneficjentami są tak naprawdę pierwsi odbiorcy pieniądza, a impuls inflacyjny rozchodzi się dalej. Dobrze, w ramach ciekawostki poprzednikiem właśnie banku centralnego, prywatnym poprzednikiem, który mówi się, że w dużej mierze też zainspirował pewne regulacje dotyczące funkcjonowania obecnej rezerwy federalnej Stanów Zjednoczonych, był tak zwany Suffolk System. Był to system całkowicie prywatny. Banki komercyjnie, dobrowolnie do niego należały w celu właśnie zagwarantowania wypłacalności. Mianowicie polegało to na tym, że banki w obrębie tego systemu składały nieoprocentowany depozyt, żeby zabezpieczyć ewentualną wypłacalność roszczeń i zapobiec upadłości, czyli rozprzestrzeniania się. I system ten funkcjonował na tyle dobrze, że w zasadzie banknoty emitowane w tym systemie były wykupowane po wartości nominalnej, co było wtedy bardzo rzadkie. Z reguły nakładano właśnie pewne dyskonto na banknoty. One były jedynymi na tym regionie, które, na których to dyskonto w zasadzie nie istniało. I w zasadzie utworzenie tego systemu zapewniło funkcjonowanie jednej waluty, zapewniło też wypłacalność banków należących do tych systemów. Do tego systemu generalnie Suffolk System upadł jakoś w latach 50. przed 60. rokiem, z tego względu, że po prostu pojawił się konkurent, jako że w pewnym momencie uznano, że te opłaty za funkcjonowanie są w zasadzie zbyt duże. Tutaj jeszcze przykład, mówiliśmy o kreacji pieniądza i o stopie rezerwy obowiązkowej. Tutaj stopa na czerwono jest stopa rezerwy obowiązkowej w Stanach Zjednoczonych. Ona teraz, jak widzimy, po COVID-zie spadła do zera, jednak nie ma to praktycznego znaczenia, ponieważ od dawna rezerwy są wyższe. W związku z tym wszelkie, w zasadzie też w Europie i w Polsce, zmiany stopy rezerwy obowiązkowej nie mają znaczenia, ponieważ ta kreacja podaży pieniądza w systemie bankowym nie dochodzi nawet blisko krańcowych wartości i dozwolonych przez system. Są też właśnie już, powoli odchodzi się od tego celu utrzymywania rezerwy obowiązkowej. I głównym w zasadzie czynnikiem teraz ograniczającą kreację pieniądza są regulacje dotyczące systemu bankowego. Regulacje systemu bankowego składają się przede wszystkim na kilka dziedzin. Są to przede wszystkim wymogi kapitałowe. Mamy tutaj wymieniony szereg buforów, które muszą utrzymywać banki, żeby zapewnić wypłacalność. Bufor zabezpieczający, antycykliczny, ryzyka antysystemowego. W przypadku większych banków jest to też bufor globalnych instytucji o znaczeniu systemowych i innych instytucji o znaczeniu systemowym. Dodatkowo dochodzą takie rzeczy jak na przykład składki na fundusz gwarantowania depozytów i dodatkowo dochodzą też właśnie koszty regulacji. Bank musi też utrzymywać wymogi płynnościowe, na przykład przez odpowiedni poziom wskaźnika pokrycia aktywów netto. Bank też musi zapewnić pokrycie wszystkich przewidywanych roszczeń przez co najmniej 30 dni. W związku z tym te środki też muszą leżeć na rachunkach bankowych. Są też ograniczenia dotyczące dźwigni finansowej stosowanej przez bank. I to wszystko przekłada się na to, że obecnie
nie mamy do czynienia z aż tak wielką kreacją pieniądza, dlatego podczas kolejnych i kolejnych kryzysów widać wyraźnie akcje zmierzające do pobudzania systemu bankowego, udzielania większej ilości kredytów i z jednej strony mamy te przeciwdziałające regulacje dotyczące płynności. Na przykład mówi się, że podczas kryzysu 2007 te regulacje w dużej mierze przyczyniły się do wzmocnienia kryzysu, ponieważ było wtedy obowiązujące w rachunkowości podejście wyceny mark to market na podstawie wartości rynkowej i dopiero tuż po kryzysie to podejście zostało zmienione. A przez to, że banki, które nawet planowały trzymać aktywa na długi czas, na przykład przykładem mogą być transakcje wszelkiego rodzaju hedgingowe, które jeśli sprzedamy w zasadzie przed terminem zapadalności, jesteśmy pewni, że osiągniemy stratę, a sprzedając je później po prostu mamy zabezpieczoną pozycję. I w przypadku wyceny mark to market istniał taki problem, że gdy na przykład ceny zaczęły spadać, banki musiały wyceniać tym podejściem wartości rynkowej bieżące aktywa, w związku z czym zanotowały drastyczny spadek i musiały szybko uzupełnić rezerwy kapitałowe. W związku z tym musiały wyprzedać pozycje, które planowane były do trzymania dłużej, z tego względu i pogłębiały ten spadek cen, co dodatkowo też napędzało kryzys. I dopiero jakoś tak chyba około 2008 roku dozwolono dopiero na wycenę innym sposobem niż stricte wartości rynkowej. Na poziomie europejskim, obowiązujące też właśnie na terenie Polski, mamy regulacje Unii Bankowej. Tutaj też były wzorowane przede wszystkim na rekomendacjach bazylejskich, miały też zapewnić właśnie rzekomo stabilność systemu. Głównym celem było utrzymywanie przez banki ilości kapitału, które pozwoli im pokryć straty i zachować wypłacalność w czasie kryzysu. Składały się na to właśnie wymienione wcześniej wymogi kapitałowe. Dodatkowo zostały wprowadzone mechanizmy interwencyjne. Państwa zyskały też możliwość realnego wpływania na działania banków, czyli dokonywania na przykład zmiany w zarządzie, czy wyznaczenie zarządców, co daje dodatkowe mechanizmy kontroli. I w przypadku głównie strefy euro, aczkolwiek w zasadzie dowolny pozostały kraj może stwierdzić, że uczestniczy w tym, dochodzą też regularne kontrole w bankach o znaczeniu systemowym, czyli bank, który aktywność przekracza 30 miliardów euro lub stanowi co najmniej 20% PKB państwa. Generalnie raczej trend jest taki, że coraz więcej regulacji jest wprowadzanych. Jest to problem o tyle, że za każdym razem kryzys wybija w trochę innym miejscu, czyli regulujemy jedną działalność i ryzykujemy, że w innej powstanie bańka i będzie ona trudna do utrzymania. Tak naprawdę dostajemy coraz więcej regulacji i rynek generalnie ponosi za to dosyć duże koszty. Banki są, tak jak wspomniałam, właśnie jednym z najbardziej obwarowanych działalnością. Jeśli chodzi o wymogi kapitałowe, to teraz głównym teraz się powtarza cały czas na podstawie rozporządzenia o wymogach kapitałowych. Jest ten kapitał tier 1, to teraz wyraża się w postaci procenta aktywów ważonych ryzykiem. I tu już przykłady zawodności wymienionych regulacji. Tutaj pierwszą z tych, te wszystkie przepisy Unii Bankowej funkcjonowały, na poprzednim slajdzie funkcjonowały już w momencie dokonania bailoutu we Włoszech. Mianowicie wtedy, żeby uniknąć kosztów powstałych podczas kryzysu 2007-2008, wprowadzono niejako zakaz bailoutów, czyli po prostu ratowania banków kosztem podatników. Chcąc ograniczyć właśnie koszty dla nich, wprowadzono procedury bail-iny, czyli na przykład dokonywano konwersji obligacji na akcje, chcąc, żeby tak naprawdę to wszyscy udziałowcy, interesariusze banku płacili za jego niewypłacalność, nie przenosząc tych kosztów na podatniku. Przy tych wszystkich obwarowaniach, mimo to we Włoszech w 2017 roku mieliśmy do czynienia z jawnym naruszeniem tych zasad. Mianowicie, pomimo generalnie nakazu stosowania procedury bail-in, dokonano bailoutu, czyli po prostu dofinansowano bank z pieniędzy podatników. Skutki widać tutaj na wykresie, mianowicie w momencie podjęcia tych decyzji skokowo wzrósł indeks 600 największych banków europejskich. Dlaczego? Ponieważ banki już mogły być pewne, że nawet w razie ryzykownych zachowań i tak pomimo istniejących wszystkich przepisów i tak zostaną uratowane przez rząd i koszty poniosą tak naprawdę podatnicy. Co generalnie jest klasycznym przykładem przede wszystkim pokusy nadużycia, ponieważ
widać, że cały czas stara się to obwarować, jednocześnie dając sprzeczne sygnały, robimy więcej przepisów, ale jak dojdzie co do czego, te banki i tak zostaną wykupione. Jeszcze kolejny przykład zawodności regulacji to było przede wszystkim wykorzystywanie sekurytyzacji w celu poprawy jakości bilansu. Mianowicie bardzo często pule złych kredytów zamiast trzymać w bilansie i powodować wzrost wymogów kapitałowych, bardziej opłacało się sprzedać po prostu spółce, która opakowywała to jako papier wartościowy. I nawet jeśli by bank potem odkupił ten papier wartościowy, to było dla niego korzystniejsze z punktu widzenia jakości bilansu. I powodowało to właśnie, teraz te przepisy są co prawda obostrzone, ale właśnie wcześniej powodowało to głównie to, że banki mniejszą uwagę poświęcały na tak naprawdę solidne sprawdzenie swoich kredytobiorców, skoro mogły w łatwy sposób pozbyć się tych kredytów, co w zasadzie doprowadza też do baniek na rynku kredytowym. Kolejnym przykładem, ponieważ jednym z obowiązków banków jest też przechodzenie na przykład okresowych stres testów, były ich nieraz założenia, czyli to było pewne złudzenie, że mamy stabilność, że w momencie kryzysu banki przeszłyby wobec tego bez szwanku. Jednak w tych stres testach, jak można znaleźć w książce Pagusa, podawane były nierealistyczne założenia. Banki Vivendi pomimo pomyślnego przejścia stres testów, tak naprawdę musiały zostać ratowane przez rząd, ponieważ właśnie były tam między innymi takie założenia jak brak zależności pomiędzy poszczególnymi zdarzeniami, wzięcie pod uwagę wypłacalności, a nie płynności, gdzie głównie najczęstszą przyczyną upadków w sumie nie tylko banków, ale przedsiębiorstw jest częściej utrata płynności niż wypłacalności, więc to by należało potraktować priorytetowo. I założono też, że wszystkie obligacje będą spłacalne. I to wszystko spowodowało, że tak naprawdę uzyskano fikcyjne zapewnienia bezpieczeństwa, podczas gdy nie miało to po prostu pokrycia w rzeczywistości, w związku z czym tak naprawdę nie było sensu ponosić wszystkich kosztów związanych z przechodzeniem takich stres testów. I tutaj jeszcze wspomnę, że jeśli chodzi o te Włochy, właśnie procedurę bail-in, to teoretycznie mimo istnienia przepisów nie było żadnych reakcji po stronie międzynarodowej. Więc uznano to po prostu jako ciche przyzwolenie na dalsze bilety. A jak długo to by dotyczyło wtedy? Musiałbym sprawdzić, to był jeden z największych banków we Włoszech. To ewentualnie po wykładzie mogę sprawdzić. Monte Paschi? Sprawdzę po wykładzie i ewentualnie wtedy. I na koniec jeszcze koszty powstałych regulacji. Dosyć słynną anegdotą tutaj było, że po 3 latach pisania Dodd-Frank Act, czyli w zasadzie aktu prawnego regulującego funkcjonowanie głównie na terenie Stanów Zjednoczonych, akt ten zawierał prawie 14 tysięcy stron, a był skończony w około 40%. Więc to już daje takie pewne porównanie dotyczące pewien obraz tego, jak bardzo zwiększyły się koszty funkcjonowania banków po tym kryzysie. W tym wypadku mamy też coraz bardziej zwiększone są bariery wejścia w rynek. Między innymi na przykład kapitał założycielski nawet w Polsce dla banku to bodajże 5 milionów euro, dla spółdzielczego 1 milion euro. Dodatkowo dochodzi szereg właśnie sprawozdań finansowych, szereg wymogów, które musi spełnić, więc tak naprawdę założenie banku to tak naprawdę tylko początek góry lodowej. I wszystko to sprzyja oligopolizacji tego rynku. Czyli raczej może być tendencja do konsolidowania banków, ograniczenia konkurencji na tym polu. A jeśli chodzi o skutki monopolii, no to tak jak w klasycznym przypadku można się spodziewać przede wszystkim dostarczenia gorszej jakości usług za wyższą cenę. Dobrze, i to by było z mojej strony na tyle. Dziękuję za uwagę.